Kruto Kiabart, witaj ponownie Mora przy moim ognisku. Bardzo się cieszę, że przychodzisz wysłuchać kolejnej historii szamana. Siadaj więc wygodnie, weź sobie bucha bagiennego ziela i posłuchaj. Modpack w ostatnich miesiącach otrzymał kilka ciekawych aktualizacji, które poszerzyły jego zawartość o nowe mody i pluginy. Przed tymi filmami często chwaliliście mój wygląd gry i pytaliście, jakich konkretnie modów używam w moim Gothicu 3, co robię, że mi tak dobrze to wszystko działa i że nie mam żadnych crashy do pulpitu. Oprócz tego często też widzę wasze komentarze z zapytaniem, jak to wszystko zainstalować, czemu jakiś mod mi nie działa. W związku z tymi wszystkimi pytaniami postanowiłem nieco odświeżyć instrukcję instalacji modpacka. Jeżeli mieliście okazję ją już oglądać, czy to na moim kanale, czy też na stronie Sepharis, to wiecie, że tamten poradnik dotyczy wyłącznie standardowej instalacji, zgodnie z zaleceniami twórców. W tym materiale chciałbym nieco poszerzyć ten proces o dodatkowe pluginy, które zostały dodane w ostatnich aktualizacjach, jak również o takie, których w modpacku w ogóle nie ma. Tym samym też pokażę wam krok po kroku, jak ja instaluję grę, żeby nie było żadnych błędów, a także zobaczycie, które dokładnie pluginy modpacka wybieram do swojej rozgrywki i dlaczego je akurat wybieram. A, no i jeszcze, żebyście dokładnie wszystko zobaczyli, to na potrzeby tego filmu usunąłem Gothica 3 ze swojego komputera, dzięki czemu zobaczycie wszystko krok po kroku, co robię od samego początku, od samego zainstalowania gry. No, to nie przedłużając zbędnie, przejdźmy do procesu instalacji. Zaczynamy od zainstalowania samej gry. Ja swoją kopię Gothica 3 mam na GOG-u. Jeżeli posiadacie grę na Steamie, to po jej instalacji będziecie musieli we właściwościach zmienić wersję Gothica z 1.6 na 1.75. Jak to zrobić, niestety nie wiem, bo nie mam Gothica na Steamie, natomiast myślę, że ktoś wam na pewno odpowie na to pytanie lub znajdziecie informacje o tym w internecie. Jeżeli nie zmienicie gry na wersję 1.75, to będziecie mieli problemy z zainstalowaniem innych modów. No to jeszcze raz, instalujemy Gothica. I teraz niezależnie, czy macie grę na płycie, na Steamie czy na GOG-u, po zakończonej instalacji wchodzimy sobie w folder systemowy Dokumenty i tam szukamy folderu o nazwie Gothic 3. Jeżeli taki folder znajdziecie, to musicie go usunąć, ponieważ po procesie instalacji przywrócone zostały ostatnio użyte pliki dla gry, które będą powodowały różnego rodzaju błędy. Jeżeli jednak takiego folderu nie widzicie, nie ma go, to nie musicie go usuwać. Możecie pominąć ten krok. I teraz mamy już zainstalowaną grę, to przechodzimy do modów. Na początek pobieram modpacka z oficjalnej strony moda, czyli ze strony Sepharis. Modpack pobieram w tej najnowszej dostępnej odsłonie. Pamiętajcie, że wersja moda może się różnić w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, czyli jest to 2 stycznia, modpack występuje w wersji 1.13. Recenzję tej aktualizacji mogliście zobaczyć na moim kanale. Pobieram tutaj wszystko, co zostało udostępnione do modpacka, czyli wymagane patche, zawartość samego modpacka oraz dodatkowe pluginy od Fyryny. Druga rzecz, którą pobieram, to plik z dodatkami do modpacka, który możecie pobrać z linku dostępnego na stronie The Modders. Co ten plik dodaje? W modpacku niektóre mody jak Content Mod i Quest Pack względem swoich wersji sprzed kilku lat zostały okrojone z pewnych elementów. Brakuje tutaj m.in. zwiększonego zasięgu rysowania mapy i zmienionego filmu początkowego, który posiadał dubbing zrobiony z połączonych fragmentów dialogów z Gothica 2. Nie jest to coś bardzo potrzebnego do samej gry, ale ja osobiście lubię mieć takie małe ulepszenia. Ten plik dodatki zawiera właśnie tą wersję zdubbingowanego intra początkowego. Trzecia rzecz, którą ja pobieram, to poprawiona wersja dubbingu od Mr. Tezyga, który dodaje dubbing do nowych modów oraz dla większości postaci, które tego dubbingu z jakiegoś powodu nie miały. Mod znajdziecie na stronie Nexus Mods. Pobieram tą najnowszą wersję dubbingu, a także opcjonalny plik naprawiający kilka błędów. Czwarta rzecz to plugin o nazwie Ultra Ini, który zwiększa zasięg rysowania mapy. Ten mod również znajdziecie na stronie Nexus Mods. W plikach do pobrania będziecie mieli do wyboru kilka różnych opcji. Ja zalecam wybrać tę wersję rekomendowaną, gdyż ona jest moim zdaniem najlepiej zoptymalizowana pod względem wyglądu i stabilności gry. Oczywiście wybór należy do was. Ja osobiście korzystam z opcji Recommended. Osoby ze starszymi kartami graficznymi od Nvidia dodatkowo mogą sobie pobrać z opcjonalnych plików plik o nazwie PSX Legacy, który według autora moda ma pozytywny wpływ na FPS-y gry. I teraz uwaga! Jeżeli znacie się na edytowaniu plików gry,
to zasięg widzenia można zwiększyć samodzielnie, edytując plik ge3.ini. Pamiętajcie jednak, żeby wszystko ze sobą stabilnie działało, należy dostosować ustawienia indywidualnie do swojego komputera, a to z kolei będzie wymagało od Was pewnej elementarnej wiedzy na temat wartości, jakie trzeba tam w tych plikach pozmieniać, co one dokładnie oznaczają i jakie te wartości trzeba ustawić. Ogólnie pamiętajcie, że zwiększony zasięg widzenia ma bardzo negatywny wpływ na działanie gry i jest jednym z najczęstszych powodów crashowania gry do pulpitu, Where is the Guru i tym podobnych błędów. Najlepszym sposobem na poprawienie zasięgu jest właśnie ręczne jego ustawienie tak, żeby wszystko dostosować pod swój komputer. No bo przecież każdy sprzęt jest inny i każdy komputer inaczej będzie reagował na Gothica 3. Natomiast nie wszyscy, w tym i ja, się na tym znają. Dlatego też osobom, które nie potrafią samodzielnie zmienić ustawień lub nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat, polecam wybrać właśnie mod Ultra Ini, ponieważ jest on bardzo dobrze zoptymalizowany i zbalansowany. Oczywiście te ustawienia są konkretnie pod komputer twórcy moda, niemniej, tak jak powiedziałem, wszystkie wartości są zmienione i odpowiednio do siebie dostosowane. No i jeszcze na sam koniec pobieram taki mały plik o nazwie DXVK, czyli tak zwany DirectX to Vulkan. Nie wiem do końca, co dokładnie ten plugin robi, ale ma on w pewien sposób wymusić od gry, żeby zamiast programu DirectX korzystała ze stabilniejszej wersji o nazwie Vulkan. Wiele osób pisało pod moimi filmami, że użycie DXVK bardzo pozytywnie wpływa na działanie Gothica 3 z modami, stabilizuje ilość FPS-ów oraz zmniejsza występowanie crashy gry. Także osobiście uważam, że naprawdę warto to pobrać, jeżeli ma to poprawić nam działanie Gothica 3. No, to mamy wszystkie mody pobrane, to teraz przechodzimy do ich instalacji. Wszystkie pobrane pliki należy teraz wypakować. Instalację będziemy zaczynać od podstawowych patchy do Gothica 3, czyli instalujemy na początek Community Patch 1.75. Uruchamiacie aplikację, przechodzicie przez wszystkie wyskakujące okna, potem wybieracie folder, w którym jest zainstalowany nasz Gothic 3 i na koniec instalujemy patch. Drugim plikiem, który będziemy wgrywać, to Update Pack do Community Patcha. W tym przypadku wybieracie język instalacji, zgadzacie się na warunki korzystania z pliku i znowu wskazujecie folder z grą Gothic 3. W kolejnym oknie wybieracie pliki do zainstalowania. Tutaj nas będzie interesował tylko plik Armor Fix. Pozostałych dwóch opcji nie zaznaczacie, ponieważ one dotyczą rosyjskojęzycznej wersji gry. No i na sam koniec następuje proces instalacji patcha. Został nam jeszcze trzeci plik do zainstalowania, czyli Parallel Universe Patch. Uruchamiacie instalator, wybieracie język instalacji, tutaj do wyboru jest tylko angielski i niemiecki, także wybieracie tą wersję językową, która Wam lepiej pasuje. Dalej znowu wskazujecie folder z grą Gothic 3 i resztę przeklikujecie, aż patch zostanie zainstalowany. Patche są zainstalowane, to dalej lecimy z modpakiem. Folder z wypakowaną paczką modów nazywa się MDS plus mody. Zawartość tego folderu, nie cały folder, ale zawartość jego, kopiujecie do głównego folderu z grą Gothic 3. No i w sumie tyle. Modpak jest zainstalowany, więc można by już przejść do grania. Ale ja jeszcze instaluję te dodatkowe pluginy, które sobie wcześniej pobraliśmy. Zanim jednak przejdziemy do samych modów w modpaku, to najpierw instaluję ten mod o nazwie Dodatki, a konkretnie interesuje mnie tylko jeden jego plik, czyli zdubbingowane intro gry, o którym wcześniej Wam mówiłem. Także wchodzicie sobie w wypakowany folder o nazwie Dodatki, tam powinien być folder o nazwie Data, wchodzicie w niego i dalej folder Video, również w niego wchodzicie. Wewnątrz tego folderu Video powinniście mieć plik o nazwie G3 podłoga intro. Ten plik sobie kopiujecie do folderu wideo, tam gdzie macie zainstalowanego Gothica 3. Ścieżkę, gdzie wkleić ten plik, a także gdzie będziecie wklejać kolejne pliki, jeżeli będzie taka potrzeba, będę Wam wyświetlał na ekranie. Teraz przechodzimy do opcjonalnych pluginów modpaka od Firyny. Wchodzicie sobie w wypakowany plik o nazwie te pluginy Firyny. Tam będziecie mieli folder o nazwie Gothic 3 Scripts, a w nim kolejne pliki. Jak widzicie, w moim przypadku są to dwa pliki z końcówką DLL oraz trzy zapakowane foldery.
te trzy foldery wypakowujecie sobie. Nie musicie ich wypakowywać w oddzielne foldery, tylko wypakujcie sobie to wszystko naraz, żeby wam się to wszystko razem w jednym miejscu wypakowało. Powinny wam się wtedy pojawić dwa nowe foldery. Scripts oraz INI. Te dwa pozostałe pliki z końcówką DLL przenieście sobie do tego nowego folderu Scripts. A następnie oba foldery, INI oraz Scripts, przekopiujcie do głównego folderu z grą Gothic 3. W ten sposób macie zainstalowane dodatkowe pluginy, takie jak na przykład szybkie podnoszenie przedmiotów czy wyświetlanie ilości punktów życia. Teraz czas na mody z modpacka. W głównym folderze gry wchodzicie sobie w folder MDS i tam uruchamiacie aplikację przy użyciu pliku o tej samej nazwie. Przy uruchomieniu MDS-a na nowo zainstalowanej grze pojawi wam się taki komunikat, że program nie wykrywa gry. Trzeba ją wtedy ręcznie wskazać. Także wskazujemy, gdzie znajduje się plik gothic3.exe i klikamy OK. Teraz program na nowo się uruchomi już poprawnie. No i wybieracie sobie mody, które wam najbardziej pasują. Ponieważ chcieliście wiedzieć, jakich ja konkretnie modów używam, jakie ja instaluję i dlaczego, no to teraz sobie przejdziemy przez cały wybór tych modów w MDS-ie. Zaczynamy od samego początku. Czyli pierwsze trzy pozycje: Quest Pack Mini Quest i Content Mod Base. Jak najbardziej te trzy rzeczy wybieram. Quest Pack, no bo dodaje wiele nowych zadań, trochę nowej zawartości. Quest Pack Mini Quest to jest taki mod uzupełniający samego Quest Packa, a Content Mod Base to jest baza plików, która posłuży nam jako dodatkowa zawartość do kolejnych modów, których później użyjemy. Między innymi do Content Moda. Kolejne pozycje z początkiem CM, czyli odnoszące się do samego Content Moda. Ponieważ będę używał modyfikacji Content Mod, to większość z tych plików oczywiście też wykorzystam teraz. Jeżeli chodzi o CM Russ and Polish Translate, to oczywiście z tego korzystamy, bo gramy z polską wersją językową, więc ten plik będzie nam potrzebny. CM Citizen Textures również używam, bo fajnie zmienia wygląd poszczególnych NPC-ów w miastach Myrtany, dzięki czemu po pierwsze są upodobnione wyglądem tutaj te stroje do Gothica II, jak również sprawia ten mod, że te NPC są bardziej różnorodne. Content Mod Fraction Armor, tego akurat nie używam, ponieważ nie lubię, jeżeli ogranicza się mi możliwość używania zbroi. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć grę bardziej imersyjną, to jak najbardziej użyjcie sobie tego pluginu, bo wtedy nosząc na przykład pancerze związane z frakcją buntowników, nie będziecie mogli sobie w takim stroju wejść do miasta okupowanego przez orków. Ja, tak jak powiedziałem, nie lubię takich rzeczy, nie lubię takich ograniczeń, dlatego z tego moda nie korzystam. Content Mod Letters. No to jest to takie małe uzupełnienie Content Moda i to jak najbardziej sobie używam. Content Mod Endgame. Mod, który fajnie łączy zakończenie Gothica II z początkiem Gothica III. Możemy sobie tutaj podczas rozmowy z Miltenem wybrać, jaką ścieżkę obraliśmy w Gothicu II. I ja oczywiście z tego pluginu korzystam. Modyfikacja Citizen. Jak najbardziej również z tego korzystam. Sprawia to, że mieszkańcy większości miast Myrtany będą walczyli przeciwko orkom, jeżeli oczywiście zaczniemy taką rewolucję. Ork Mod Light i Ork Mod Full. Tutaj ja wybieram wersję Light, ponieważ ta wersja nie zmienia wszystkich orków. Ja lubię mieć taką różnorodność w grze i dzięki wersji Light mamy niektórych orków, zwłaszcza tych przebywających na terenie Myrtany, poubieranych w stroje znane z Gothica III. Natomiast pozostali orkowie, głównie ci w Nordmarze, będą wyglądem nawiązywali do Gothica II. Jeżeli wybierzecie sobie Ork Mod Full, no to tutaj wygląd wszystkich orków zostanie zmieniony na ten z Gothica II. Update Pack Support Mod, no to jest to taki mały patch do Community Patcha i Update Packa do niego, w związku z tym oczywiście korzystam z tego, bo to naprawia wiele błędów. Dalej mamy serię modów zmieniających tekstury niektórych postaci czy NPC-ów w grze. To tak szybciutko przejdziemy sobie przez tą listę, ja wam tutaj szybko powiem, czego konkretnie używam, a czego nie używam. Zaznaczam tutaj kolejno: New Assassin Textures, New Mercenary Textures, Smart Monster Skins i następnie wszystkie zmienione tekstury potworów, czyli zaczynamy od krwiopijcy, dzika, pełzacza, demona, goblina, topielca, ścierwojada, cieniostwora, zębacza, trolla, jaszczura i wilka. W przypadku cieniostworów, jak widzicie, tutaj są dwa pluginy, oba zaznaczam. Pierwszy plugin zmienia wygląd wszystkich cieniostworów, a drugi dotyczy tych specjalnych typu biały cieniostwór. Kolejna grupka modów dotyczy modów zmieniających wygląd interfejsu gry. W tym przypadku nie zaznaczam tutaj żadnego z nich. Dalej mamy głowy bohatera. Tutaj korzystam z wersji Content Mod, czyli Head CM. Jeżeli wam się podoba inna wersja, to oczywiście wybieracie inną. Potem jest znowu mała grupka modów związana z dźwiękami w grze. I znowu szybko wam powiem, co zaznaczam, a czego nie zaznaczam.
Music G2, nie wybieram tego. Polish Voice Mod, jak najbardziej to zaznaczam. Old Monster Sound, tego nie zaznaczam. Old Orc Sound, to zaznaczam. Screaming Sound, znowu tego nie zaznaczam. I potem kolejne cztery, czyli Smart Music Menu, Smart Music Mod, Better Sound Effect i Smart Sound Pack, te wszystkie cztery zaznaczam. Mody Music G2, a także Old Monster Sound nie są kompatybilne z modami Smart Music Mod, Better Sound Effect, a także Smart Sound Pack. Jeśli chodzi o Screaming Sound, po prostu mi się nie podobają te dźwięki umierania, także to pozostawiam wyłączone. Przechodzimy dalej i tutaj mamy serię modów zmieniające tekstury świata gry. Jeżeli chodzi o mnie, ja wybieram World Texture Mix, ponieważ moim zdaniem jest on najbardziej rozwinięty, ma najlepiej wyglądające tekstury, zresztą też zawiera wiele tekstur z tych pozostałych modów, a także z modów, których tutaj nie ma, m.in. z moda HD Reworked, który moim prywatnym zdaniem jest najlepiej wyglądającym modem zmieniającym tekstury Gothica 3. Jeżeli chcielibyście się troszeczkę więcej dowiedzieć o tej modyfikacji, to na moim kanale jest recenzja tego właśnie pluginu. No dobra, przechodzimy dalej. Mamy tutaj kilka pomniejszych pluginów. I tak szybciutko powiem, który zaznaczam, którego nie zaznaczam. Właściwie tutaj wszystkie będę je zaznaczał, czyli Feedback Effect, Reduced Fog, Quest Mod Fix, Intuitive Combat System, ICS Classic Camera, ICS for Balance Ultimate. Jeżeli chodzi o Feedback Effect, to sprawia, że jeżeli będziecie mieli mało punktów życia, to ekran zacznie się czerwienić. Quest Fix Mod, no to oczywiście jest to naprawa niektórych błędów związanych z questami do Community Patcha. Reduced Fog, ten plugin co prawda nie jest mi jakoś super potrzebny do grania, natomiast jest on wymagany w pewnym sensie do poprawnego działania modyfikacji Ultra Ini, którą sobie później zainstalujemy. W każdym bądź razie ta modyfikacja ma zwiększać odległość renderowania bez utraty wydajności. Intuitive Combat System to jest modyfikacja, która zmienia delikatnie wygląd animacji walki bronią jednoręczną. A dalsze dwa pluginy, czyli ICS-y, one są jakby modami zapewniającymi kompatybilność z modem Balance Ultimate, a także poprawiające działanie kamery. Przechodząc dalej, mamy mody fabularne, a także do nich patche i różnego rodzaju pomniejsze pluginy. Tutaj zaznaczam wszystko, zaznaczam Main, Arcania Risen Model Pack, tutaj polecam wam to zaznaczyć, bo dodaje nam fajnych kilka pancerzy, broni związanych z grą Arcania, a także Risen. Naprawdę te pancerze nieźle wyglądają, dodatkowo mamy też dodane kilka potworów, w tym i kretoszczury, które pierwotnie nie występowały w Gothicu 3, także fajna rzecz. Zaznaczam sobie modyfikacje konsekwencje, Conquest Leadership, LTM, LTM Easy, LTM NPC, Pirate Dream, RGL, LTM Smelting Mod, Tame Animals, LTM Teleport NPC Mod, RGL Xartas Mod, Conquest Arenas, Conquest Dragons, Conquest More Teleportation Stones, Conquest Thief Quest, samą modyfikację Conquest, Conquest Enclaves, Conquest Magic Weapons, No Revolution Counter i na tym się na chwileczkę zatrzymamy. Modyfikacja LTM, ogólnie za tym pluginem nie za bardzo przepadam, jeżeli chodzi o zawartość pod względem zadań. Natomiast ten plugin też dodaje wiele innych rzeczy oprócz samych zadań, w tym zmienia delikatnie wygląd niektórych miast, zaludnia je troszeczkę bardziej. Rozumiem negatywne opinie na temat modyfikacji LTM, ale moim zdaniem dodaje on naprawdę tak dużo nowej zawartości, że dla mnie on jest must have'em. Przypominam zresztą, że jeżeli chodzi o zadania z tej modyfikacji, to przecież nie trzeba ich wykonywać, nie są one wymagane do przejścia głównej fabuły gry. Także jeżeli wam te zadania nie odpowiadają, to sobie je pomijajcie, a cieszcie się pozostałą zawartością tego moda. Jeżeli chodzi o No Revolution Counter i LTM Easy, są to takie dosyć kontrowersyjne mody. Jeżeli chodzi o LTM Easy, no to ten mod ułatwia niektóre elementy modyfikacji LTM. Ja wam tutaj to zaznaczyłem przede wszystkim z tego względu, żeby wam pokazać, że można to zainstalować i to będzie działało. No Revolution Counter z kolei, ten mod jakby usuwa licznik dokonanych rewolucji. Czyli możecie oswobodzić jakieś miasto bez żadnych konsekwencji. Oczywiście, jeżeli chodzi o konsekwencje, no to tak, jeżeli macie zainstalowaną modyfikację konsekwencje, to zasady z tamtej modyfikacji cały czas działają. I jeszcze bardzo ważna uwaga, zanim przejdziemy dalej. Jeżeli korzystacie z modyfikacji LTM, to bardzo ważne jest, żebyście również zainstalowali mod LTM NPC. Co ten mod robi? Jeżeli oswobodzicie jakieś miasto spod okupacji orków, no to wiecie, tam mogą znajdować się nowi NPC dodani przez modyfikację LTM. I podczas takiej rewolucji mogą oni z jakiegoś powodu zginąć,
albo uciec. Ten plugin sprawi właśnie, że po wyzwoleniu takiego miasta, ci NPC dodani przez modyfikację LTM, oni powrócą do tego miasta i nie ominą was questy z nimi związane. Oczywiście, jeżeli chcecie takie questy wykonywać. No ale lecimy dalej. Mamy dwa takie mody, Immersive World i Immersive World GUI. Jeżeli chodzi o Immersive World, to jak najbardziej to zaznaczam, bo ten mod sprawia, że świat gry będzie się delikatnie zmieniał wraz z rozwojem fabuły, a także, co ważne, dodaje możliwość odbudowy Vanguardu. Oczywiście nie na jakąś wielką skalę, ale na możliwości silnika Gothica 3. Co do Immersive World GUI, to jest modyfikacja, która zmienia wygląd interfejsu gry, aby te wszystkie nowe umiejętności i wszystkie nowe rzeczy dodane przez wcześniej wspomniane mody były poprawnie wyświetlane. Jeżeli wybierzecie sobie Immersive World GUI, to na pewno macie gwarancję, że wszystko dobrze będzie wam się pojawiało w grze. No ale lecimy dalej. CNQ Easy Paladin. To jest ostatnia modyfikacja, której nie instaluję. Dlaczego jej nie instaluję? Ponieważ ten mod nie jest kompatybilny z pluginem Balance Ultimate, a ja będę chciał dalej użyć modyfikacji Balance Ultimate. I ostatnie 6 pluginów, czyli Magic No God To Be Chosen, Balance Ultimate, Balance Ultimate for Immersive World, CNQ Zilden Mod, Big Man Crash Fix i także PL Text Fix. Wszystkie te pozostałe 6 pluginów jak najbardziej zaznaczam. Pierwszy z nich, czyli Magic No God To Be Chosen, pozwala na nauczenie się tych najpotężniejszych czarów z danej szkoły magii. Urozmaici to w ten sposób waszą rozgrywkę magiem, jeżeli w ten sposób chcecie grać. Balance Ultimate moim zdaniem fajnie zmiany w grze wprowadza. Balance Ultimate for Immersive World jak najbardziej zaznaczam z tego względu, że obu tych modów używam, a to jest taki patch zapewniający kompatybilność między nimi. CNQ Zilden Mod poprawia niektóre błędy w grze związane z modyfikacją Balance Ultimate i pozostałe dwa, czyli Big Mind Crash Fix, a także PL Text Fix, to znowu małe fixy poprawiające błędy, także tak to u mnie wygląda. Zaznaczyłem sobie wszystko, co chciałem, to czas na integrację modów. Klikam sobie tutaj po prawej stronie w przycisk Integrate Mods. I teraz będzie następował cały proces integracji modów, który może zająć od kilku do nawet kilkunastu minut, także musicie uzbroić się w cierpliwość. Kiedy proces integracji modów się zakończy, to instaluję poprawioną wersję dubbingu od Mr. Tezyga. Wchodzimy w wypakowany folder, czyli folder o nazwie Polish Version 1.5.1 i stamtąd kopiujemy cały folder o nazwie Speech Podłoga Polish do folderu Data w głównym folderze gry. Po zakończonym kopiowaniu instalujemy jeszcze poprawki do dubbingu. Wchodzimy więc w wypakowany folder Brandon Update i tam ponownie kopiujemy folder Polish Podłoga Speech do folderu Data w folderze Gothica 3. Jeżeli gra nas zapyta o podmianę plików, to oczywiście je podmieniamy. I jeżeli chodzi o dubbing, to tyle, jest on już zainstalowany. Dalej lecimy z przedostatnim plikiem, czyli modem Ultra Ini. Tutaj wypakowany plik będzie się różnił nazwą w zależności od tego, jaką wersję moda pobraliście. Ja, jak wspomniałem, używam wersji Recommended. Wchodzicie sobie w wypakowany folder i tam kopiujecie plik o nazwie ge3.ini do folderu ini w głównym folderze gry. Zgadzacie się na podmianę plików i już, zrobione. Na koniec został jeszcze plik dxvk. Pobrany mod wypakowujecie. U mnie jest to wersja dxvk 2.3. Wchodzicie sobie w wypakowany folder i tam macie dwa kolejne foldery, x32 i x64. Chodzi tutaj konkretnie o wersję silnika, na którym działa dana gra. Gothic 3 działa na silniku 32-bitowym, w związku z czym wchodzicie w folder x32. Tam będziecie mieli cztery różne pliki. Każdy z tych plików odpowiada innej wersji programu DirectX. I są to kolejno DirectX 9, 10 i 11. Gothic 3 korzysta z wersji DirectX 9, więc nas interesuje tylko plik o nazwie d3d9.dll. Kopiujecie ten jeden plik do głównego folderu z grą i to tyle. Tak wygląda moja wersja Gothica 3 z modami. Przed uruchomieniem gry zawsze jeszcze uruchamiam plik ge3.ini, żeby ustawić sobie w nim odpowiednią czcionkę w grze. Plik znajdziecie w folderze ini, tam gdzie macie zainstalowaną grę. Uruchamiacie taki plik i tam znajdziecie sobie taką linijkę GUI default font równa się. Standardowo po znaku równania będziecie tam mieli ustawioną czcionkę Comic Sans MS. Ja to sobie zawsze zmieniam na Gothic 3, czyli czcionkę oryginalną z gry. A jak już jesteśmy w tym pliku, to teraz przy pomocy Ctrl F
znajdźcie sobie jeszcze linijkę o nazwie Language i sprawdźcie, czy macie w linijkach tekst oraz audio po znaku równania ustawione na język polski. Jak widzicie, u mnie po instalacji modpacka i moda Ultra Ini ustawił się język rosyjski. Trzeba to teraz po prostu zmienić na język polski, w przeciwnym razie będziecie mieli grę i dialogi po rosyjsku. Dodatkowo sprawdźcie jeszcze, czy wśród linijek niżej, tych linijek Subtitle Entry, znajduje się gdzieś język polski. Gdyby go z jakiegoś powodu nie było, to dopiszcie sobie dodatkową linijkę z kolejnym numerem z dopiskiem Polish po znaku równania. W przeciwnym razie gra po prostu nie wykryje Wam języka polskiego w grze i nie będziecie go również mogli w żaden sposób ustawić w opcjach gry. No, to kiedy sobie już to wszystko pozmienialiście, zapisujecie plik, zamykacie go i można uruchomić grę. Najlepiej zrobić to przy użyciu programu MDS, i stamtąd sobie klikacie Start Game. Program powinien Was zapytać na początku, czy już zainstalowaliście sobie wszystkie wybrane przez Was mody. Jeżeli tak, no to klikacie, że tak. I teraz, jeżeli pojawi Wam się takie okno, jak u mnie teraz widzicie, to nie martwcie się tym. Jest to taka informacja, że w plikach od poprawionego dubbingu znajduje się niepotrzebny plik o nazwie desktop.ini. I gra nas po prostu o tym informuje. Wystarczy teraz kliknąć OK i gra się normalnie dalej uruchomi. A co zrobić, żeby to się więcej nie pojawiało? W folderze z plikami od dubbingu, czyli tym Speech Polish, który sobie wcześniej wkleiliśmy, znajduje się tam ten plik o nazwie Desktop Ini. Trzeba go po prostu znaleźć, usunąć i będzie po problemie. Decyzję, co z tym zrobicie, zostawiam Wam. W każdym bądź razie, jeżeli zainstalowaliście dokładnie takie same mody jak ja, to przy pierwszym uruchomieniu gry nastąpi taka oto kompilacja shaderów, co może chwileczkę zająć, także czekamy, aż to się skończy, a potem gra się normalnie uruchomi. I jak widzicie, u mnie gra się normalnie uruchomiła, jest po polsku, wszystko działa. Może się natomiast tak zdarzyć, że pomimo, że wcześniej włączyliśmy sobie w plikach gry język polski, to dalej gra będzie po angielsku czy w jakimkolwiek innym języku. Zajrzyjcie więc sobie w opcje gry teraz i sprawdźcie, czy tam suwakiem można zmienić na język polski. Jeżeli nie da się nic zrobić, jeżeli język polski tam nie występuje, albo zmieniacie na język polski, ale język gry się nie zmienia, to będziecie musieli wyjść sobie z gry. Po wyjściu z gry wchodzicie sobie w folder systemowy o nazwie Dokumenty i po pierwszym uruchomieniu gry ponownie powinien Wam się tam pojawić teraz folder o nazwie Gothic 3. Wchodzicie sobie w ten folder. Tam będzie plik o nazwie User Options. Uruchamiacie ten właśnie plik i znowu przy pomocy Ctrl F szukacie linijek o nazwie Subtitle Language i Voice Language. W obu tych linijkach musi być wpisany język polski. Jeżeli jest inny język, to zmieniacie na Polish i zapisujecie plik. I teraz gra powinna już się uruchomić tak jak należy. Na koniec jeszcze ustawiacie sobie wszystkie rozdzielczości i detale według własnego uznania i można grać. No ale miałem Wam mówić, jak to u mnie wygląda, więc ja sobie w detalach wyłączam stopniowanie kolorów oraz HDR. Jakoś mi to psuje troszeczkę wygląd gry, a zresztą też dzięki temu mam ciemniejsze noce, co mocniej wpływa na imersję gry, no i przynajmniej wymusza ode mnie korzystanie z pochodni czy zaklęć światła przy podróżowaniu. Także tak to u mnie wygląda. Po uruchomieniu gry sprawdźcie sobie teraz, czy macie to intro początkowe z dubbingiem. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Jak widzicie, w moim przypadku tutaj wszystko działa, mamy dodatkowy dubbing podczas początkowego filmiku, dalej mamy początek gry Wardei, widać od razu tutaj nowe tekstury, także wiemy już przynajmniej, że niektóre mody z modpacka działają, podczas walki widać tutaj punkty życia orków i widać nasze punkty życia, widać też ilość zadawanych obrażeń, także pluginy od Fyryny, jak widzimy, też działają, w Ardei znajduje się Lee, Angar, Wilk, więc wiemy, że mod konsekwencje działa. Jest Tristan, jest Diego i Gorn, obaj mają nowe pancerze. Krótko mówiąc, modpack jest zainstalowany poprawnie. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy dubbing od Mr. Tezyga działa. Najlepiej przetestować to podczas rozmów z Lee albo z Miltenem na początku gry, ponieważ bez tego dodatkowego dubbingu mieli oni nieme dialogi. Także jeżeli obie postacie mają zdubbingowane w pełni nowe kwestie, to znaczy, że ten dubbing działa. Naprawdę czuję się nie na miejscu. Wcześniej dobrze znałem zamiary zespołu i mogłem podejmować decyzje wraz z resztą. Jednak na Korinis, kiedy ty zabijałeś smoki i demony, ja spędziłem większość czasu w klasztorze.
No i teraz bardzo ważna rzecz dla wielu graczy, o co często pytacie, czyli plugin z szybkim podnoszeniem przedmiotów. Czy on działa? Jak widzicie, klikam sobie prawym przyciskiem myszy i wszystko działa. Na ekranie widać, że podniosłem przedmioty, macie taką informację, że zebrano coś, zebrano jakąś broń, tutaj jakieś elementy z pokonanej postaci, także szybkie podnoszenie przedmiotów działa. A daleki zasięg? Jak sobie wyjdziemy z Ardei, to doskonale widać góry Warantu, a także Nordmar w oddali. Żadne z tekstur nie znika, także Ultra Ini także działa. A co ze stabilnością gry i modem DXVK? No to niestety, tutaj wam tego nie jestem w stanie jakoś tak naocznie pokazać, bo nakładki w Gothicu 3 nie działają, także nie pokażę wam, ile mam aktualnie FPS-ów, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Mam teraz zablokowany klatkarz na 75 i mam tych FPS-ów właśnie 75. Jeżeli obrócę się w stronę Ardei, to klatkarz spada do okolic 50-60. A co się stanie, kiedy odblokuję klatkarz? To zamiast tych 75 mam coś pomiędzy 90 a 115 klatkami. Wszystko zależy od lokacji, w której się znajduję. Kolejna rzecz, czy mamy te wszystkie nowe mody poinstalowane? Animacje walki mieczem, nowe umiejętności i tak dalej. No to jeżeli chodzi o animacje walki mieczem, to sobie wyciągamy broń, pomachamy trochę i jak widać, są one delikatnie zmienione. Co do menu ekwipunku, też jest inne, jest poszerzone. Jeżeli wejdziemy sobie w kartę postaci, to mamy tutaj nowe umiejętności. Jak widać, jest przepisywanie zwojów, jest zaklinanie przedmiotów, jest oswajanie zwierząt. Także wszystko fajnie działa, wszystko fajnie się wyświetla. A co z nowymi czarami? Wchodzimy sobie w księgę zaklęć i tam też one są. Mamy piorun kulisty, jest burza ognia, jest przywołanie goblina szamana, bryła lodu i kilka innych zaklęć. Wszystko działa. A czy można sprawdzić, czy działają mody fabularne, takie jak na przykład powrót generała Lee? Owszem, można. Jeżeli uruchomicie sobie konsolę kodów i wpiszecie kod na wszystkie przedmioty w grze, to w ekwipunku pojawią wam się rzeczy związane z modami Conquest, powrót generała Lee, LTM i tak dalej. Pamiętajcie tylko, żeby nie zapisywać gry po włączeniu kodów, ponieważ powodują one crashowanie gry do pulpitu i problemy związane z wczytywaniem później save'ów. Także jak już użyjecie kodu, to wyłączcie grę, uruchomcie ją od nowa i sobie dalej grajcie. I na koniec jeszcze mod Piracki Sen. Jak sprawdzić, czy on działa? Wejdźcie sobie w dziennik zadań i tam macie wypisane reputacje z różnymi frakcjami. Jeżeli widać reputację u piratów, to wiecie, że mod Pirate Dream również działa. Teraz już wiecie, jakich ja modów używam do Gothica 3, jakie instaluję i co robię, żeby wszystko dobrze ze sobą współgrało. Mam nadzieję, że ten materiał co nieco wam teraz pomoże w wyborze modów do modpacka, jak również nie będziecie więcej napotykali problemów z uruchomieniem gry, czy też błędów w działaniu ze sobą modów. Dajcie znać, Mory, jak wam poszła instalacja, czy były jakieś problemy i czy wasza lista modów jest taka sama jak moja, a może jednak z czegoś rezygnujecie albo instalujecie coś więcej. Chętnie dowiem się, jakich wy modów używacie. Nie zapomnijcie też o zostawieniu pod filmem łapeczki, a także subskrypcji z dzwonem. Wy macie wtedy powiadomienie, jak nowy film wleci na kanał, a ja dzięki temu mogę się dalej rozwijać i tworzyć lepsze filmy. I wszyscy są zadowoleni, nie? A jeżeli uważasz, Mora, że ten film jest pomocny i znasz kogoś, kto ma problemy z instalacją modpacka, to udostępnij takiej osobie ten film. Wielkie dzięki za każde wasze wsparcie. Na tym kończy się nasze spotkanie, Mora. Ognisko powoli gaśnie. Bagienne ziele się skończyło, więc czas wracać do obowiązków orkowego najemnika ku chwale orków i Beliara. Ja tymczasem udam się na poszukiwanie kolejnych opowieści. Do następnego razu, Mora.